Szanowni Państwo, spotykamy się na Kolegium Naukowym Muzeum Niepodległości w Warszawie. Kolegium, które poświęcone jest pracy naukowej pracowników naszego muzeum. Na tych spotkaniach prezentują pracownicy swoje osiągnięcia naukowe, czy też projekty naukowo-badawcze realizowane właśnie w Muzeum Niepodległości. Dzisiaj przed Państwem dwaj znakomici naukowcy Muzeum Niepodległości w Warszawie, pan dr Paweł Bezak, kierownik działu historii i badań naukowych, który przedstawi swój referat na temat dokumenty chwili, fotografia archiwalna w pracy historyka i muzealnika, oraz pan Jan Engelgard, kolejny znakomity pracownik naukowy, kierownik 10 pawilonu Cytadeli Warszawskiej, oddziału Muzeum Niepodległości, który zaprezentuje nie tylko zbiory Muzeum Niepodległości, ale w ogóle opowie o kolorowej fotografii, o możliwościach i ograniczeniach. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie. Dokumenty chwili. Fotografia archiwalna w pracy muzealnika historyka. Początki fotografii, czyli techniki, której celem jest zarejestrowanie trwałego, pojedynczego obrazu za pomocą światła, sięgają lat 20. XIX wieku. Choć poszczególne zjawiska wykorzystywane w całym procesie zapisywania rzeczywistości na rozmaitych nośnikach odkrywano i opisywano już w wiekach średnich. Pionierem fotografii był francuski fizyk i wynalazca Joseph Nicéphore Niépce, który pierwsze obrazy uzyskał na początku lat 20. XIX wieku. Szacuje się, że wykonanie przed niemal 200 laty każdego spośród owych pierwszych zdjęć wymagało od 8 do kilkudziesięciu godzin. Proszę Państwa, mamy pierwszą znaną fotografię autorstwa wspomnianego, zdjęcie z 1826 roku. Do 1833 roku Niépce pracował wraz z innym Francuzem, Louisem Jacquesem Daguerrem, malarzem i scenografem, nad udoskonaleniem odkrytego przez siebie procesu. Pierwszy z wynalazców zmarł w roku 1833, zaś drugi, kontynuując pracę, odkrył sposób tworzenia negatywu z użyciem srebra wystawionego na działanie pariodu i oparów rtęci. Sam obraz utrwalano za pomocą roztworu soli. W 1839 roku, z początkiem stycznia, ów badacz ogłosił odkrycie procesu nazwanego dagerotypem. Tu, proszę Państwa, możemy zobaczyć przykład jednego z dagerotypów wczesnej fotografii wykonanej na 2 lata przed ogłoszeniem owego odkrycia i przed opatentowaniem go. Rząd francuski niezwłocznie wykupił patent do owego wynalazku, czyniąc z niego własność publiczną. W 3 tygodnie po Daguerze Anglik William Fox Talbot, człowiek wielu talentów, wynalazł kalotyp, czyli proces umożliwiający natychmiastowe tworzenie negatywu na papierze pokrytym chlorkiem srebra. Proces kolodionowy, polegający na sporządzaniu szklanych negatywów, umożliwiający wykonywanie na papierze odbitek pozytywowych, wynalazł w 1851 roku Brytyjczyk Frederick Scott Archer. Błonę celuloidową, poprzedzającą bezpośrednio znaną nam dziś kliszę fotograficzną, wynalazł amerykański pastor Hannibal Goodwin w roku 1887, natomiast cały proces udoskonalił i spopularyzował jeden z jego rodaków, przedsiębiorca George Eastman, który od 1880 roku pracował nad suchymi kliszami fotograficznymi. Pierwszymi popularnymi fotografiami dostępnymi dla odpowiednio zamożnej publiczności były wspomniane już dagerotypy. Natomiast do najistotniejszych ich wad trzeba jednak zaliczyć, obok stosunkowo wysokiej ceny, również ogromną delikatność odbitek i brak możliwości ich powielania. To spowodowało, że wielu ówczesnych fotografów zainteresowało się procesem kalotypii. W ciągu pierwszych dziesięcioleci istnienia fotografii
stale udoskonalono cały proces, by z końcem lat 80. XIX wieku wprowadzić na rynek aparat Kodak. Aparat, który był reklamowany hasłem "You press the button, we do the rest", czyli ty przyciskasz przycisk, a my robimy resztę. Z początkiem XX wieku fotografia zaczęła być dostępna dla amatorów. Natomiast w całym stuleciu, w całym XX stuleciu rozwinęła się bardzo szybko, również jako popularna usługa komercyjna. To zdjęcie George'a Eastmana wykonano w roku 1913. Zdjęcie niekolorowane, zdjęcie, proszę Państwa, kolorowe. Natomiast pierwsza kolorowa fotografia, którą możemy zobaczyć teraz, powstała w roku 1861. To konkretne zdjęcie przedstawia wstęgę ze szkockiej tkaniny z tartanu. Przez kolejne dziesięciolecia nie można było rozwiązać problemu blednięcia kolorów i również nie można było rozwiązać kłopotu wynalezienia klisz czułych na barwę zieloną, pomarańczową i czerwoną. Pierwsze kolorowe płytki, dość niewygodne w użyciu ze względu na bardzo długi czas naświetlania, małą czułość i stosunkowo duże ziarno, co pociągało za sobą słabą jakość fotografii, pojawiły się w handlu w roku 1907, czyli przeszło 100 lat temu. Natomiast te wady udało się wyeliminować dopiero w latach 30. XX wieku. A w roku 1935 wspomniana już firma Kodak wyprodukowała trwały, kolorowy film fotograficzny. Film, na którym można było w sposób możliwie wierny odzwierciedlić barwy otoczenia. Film, który zapewniał również dobrą ostrość obrazu. Równolegle podejmowano pracę nad rejestracją rzeczywistości przez aparat fotograficzny zaopatrzony w czerwony, zielony i niebieski filtr. To rozwiązanie nie przyjęło się w fotografii, natomiast do dziś jest stosowane w niektórych kamerach filmowych. Najczęściej wykorzystywanym dziś narzędziem służącym do utrwalenia rzeczywistości są oczywiście aparaty cyfrowe. Przyjmuje się, że pierwsze kolorowe zdjęcie z wykorzystaniem matrycy światłoczułej zostało wykonane przez Brytyjczyka Michaela Thompsona w 1972 roku. Dziś, proszę Państwa, fotografie archiwalne są przede wszystkim nadal cennym źródłem dla historyków, dla muzealników, oczywiście dla całej grupy przedstawicieli nauk społecznych, a także dla ogromnego grona hobbystów, dotykających w swej działalności minionych wydarzeń. Ze względu na wierne odwzorowywanie rzeczywistości utrwalanej dawniej na szklanych czy na celuloidowych negatywach, znakomicie uzupełniają naszą wiedzę. Wiedzę czerpaną przede wszystkim z innego rodzaju źródeł i z opracowań. Prawidłowo zidentyfikowane, prawidłowo zinterpretowane, właściwie opisane zdjęcia same w sobie są nader wdzięcznym materiałem wystawienniczym. Stanowią też znakomity materiał ilustracyjny dla wszelkiego rodzaju publikacji. Wreszcie są też doskonałym materiałem referencyjnym dla badaczy reprezentujących wspomniane już dziedziny, ale również dla scenografów, czy chociażby dla wciąż rosnącej grupy odtwórców historycznych. Tysiące przejrzanych fotografii z okresu I wojny światowej. Tu, proszę Państwa, przykład jednego z tych zdjęć. Wydatnie pomogły mi w prowadzeniu badań nad umundurowaniem legionów polskich. Wzmianki o poszczególnych zdjęciach jako dokumentach czy jako widomych śladach faktycznego stosowania niektórych detali umundurowania wspomnianej formacji, znanych jedynie z opisów pamiętnikarskich czy ewentualnie z odpisów rozkazów wydanych przed przeszłowiekiem, znalazły się na kartach mojej pracy doktorskiej. Proszę Państwa, tu mamy fotografię wykonaną w pierwszej połowie 1916 roku, fotografię przedstawiającą jedną z dziewcząt, które trafiły w szereg legionów polskich, a na zbliżeniu detal opisywany na kartach pamiętników legionowych, detal bardzo rzadko widywany na zdjęciach i z tego co wiem nie zachowany w żadnej kolekcji muzealnej ani w żadnym zbiorze prywatnym. Odznaka oddziału karabinów maszynowych pierwszej brygady.
jako przykład zdjęcia wspaniale dokumentującego rzeczywistość sprzed niemal 90 lat, potraktujmy z pozoru mało efektowne widoki wołyńskiej wsi z 1935 roku, aż proszące się o wyeksponowanie przed szerszą publicznością. Na fotografiach wykonanych wówczas przez jednego z pracowników Polskiej Agencji Telegraficznej możemy dostrzec wiele interesujących detali. Na jednym z ujęć dowiadujemy się, że wieś Koźlin gminy aleksandryjskiej powiatu równińskiego liczyła wówczas 161 gospodarstw. Sołtys mieszkał w domu oznaczonym numerem 70, zaś u wjazdu do osady stał pokaźnych rozmiarów drewniany krzyż. Krzyż, jeśli przyjrzymy się bliżej, przewiązany tradycyjnym haftowanym płóciennym ręcznikiem. Te płótna, względnie dziś również barwne szarfy możemy spotkać na wschód od Bugu, właśnie na przydrożnych krzyżach, również na krzyżach czy pomnikach ustawionych na cmentarzach. Inna fotografia z tej serii, również fotografia na pierwszy rzut oka niepozorna, również zawiera wiele interesujących detali. Na jednym z domów wsi Koźlin doskonale widać ręcznie malowaną tabliczkę z numerem, a jeśli przyjrzymy się bliżej, również z nazwiskiem gospodarza, nazwiskiem właściciela posesji. Na tej samej fotografii możemy pokusić się choćby o rozpoznanie kwitnących w ogrodzie kwiatów czy rosnących w sadzie drzew. W tym miejscu dochodzimy do całej grupy zagadnień związanych z właściwą identyfikacją oraz interpretacją zdjęć archiwalnych. W ostatnich tygodniach miałem przyjemność wraz z kolegami z działu zbiorów bliżej przyjrzeć się prezentowanej teraz parze zdjęć. Zdjęć ukazujących żołnierzy pierwszego Korpusu Polskiego. Obie pozyskane przed laty odbitki fotograficzne wykonane w formacie pocztówkowym. Pierwotnie potraktowano jako wykonane w Mińsku litewskim. O ile jedno ze zdjęć bezspornie ukazuje tamtejszy plac katedralny i uroczystości, żałobne uroczystości podczas pogrzebu pułkownika Bolesława Mościckiego, pogrzebu mającego miejsce 7 marca 1918 roku, to pierwotna identyfikacja drugiej fotografii jako sceny wkroczenia wojsk polskich do wspomnianego miasta, co miało miejsce pod koniec lutego 1918 roku, natychmiast wzbudziła nasze wątpliwości. Ze znanymi fotografiami ówczesnego Mińska nie korespondowała ani widoczna na zdjęciu zabudowa. A co więcej, proszę Państwa, na powiększeniu tej fotografii z pogrzebu pułkownika Mościckiego wykonanej w Mińsku z początkiem marca 1918 roku, na powiększeniu wyraźnie widać i resztki topniejącego już śniegu, który zalegał jeszcze na ulicach, zalegał na trotuarach. I co ważniejsze, zarówno przechodnie, jak i uczestnicy uroczystości noszą odzież typową dla chłodniejszych pór roku. Zaś na drugiej fotografii, tej z pozoru wcześniejszej, tej pierwotnie identyfikowanej jako wcześniejsza, widzimy, że ulice, chodniki, bruk, to wszystko jest suche, nie mamy żadnego śladu śniegu, deszczu, opadów, zaś i defilujący żołnierze, i przechodnie ubrani są znacznie lżej. Analiza detali widocznych dopiero w sporym powiększeniu, szczegółów mundurowania, szczegółów wyposażenia żołnierzy pierwszego korpusu, pozwoliła datować to zdjęcie na ostatnie tygodnie istnienia wspomnianej formacji. Hełmy wzoru francuskiego widoczne tutaj weszły co prawda do użycia już w marcu 1918 roku, jednak jak wspominał generał Józef Dowbor-Muśnicki, widoczne tutaj barwne rabaty noszone na piersiach mundurów. Nie zdążyły rozpowszechnić się nawet przed rozbrojeniem i rozformowaniem wspomnianej formacji,
z końcem maja 1918 roku. Dalsze badania i porównanie z ujęciami ukazującymi podobnie umundurowane pododdziały, analogiczną zabudowę, aurę, a nawet, proszę Państwa, tego widocznego w narożniku fotografii charakterystycznie umaszczonego bezpańskiego psa, pozwoliły stwierdzić jednoznacznie, że wspomnianą fotografię wykonano w Bobrujsku podczas defilady zorganizowanej 3 maja 1918 roku. Warto powiedzieć też kilka słów o kolorowaniu zdjęć. O ile takie działania nie raziły nikogo w latach 30., 40. czy 50. ubiegłego stulecia, to dzisiaj owo zagadnienie wzbudza sporo emocji. O możliwościach, o ograniczeniach oraz o pułapkach wynikających z barwienia archiwalnych zdjęć opowie nam pan Jan Engelgard, kierownik Muzeum 10. Pawilonu Cytadeli Warszawskiej. Dzień dobry Państwu. No właśnie, czy kolorowanie fotografii jest uzasadnione? Mówię o fotografii historycznej. Zdania są podzielone, aczkolwiek popularność kolorowania zdjęć czarno-białych jest już tak duża, że w zasadzie nawet jego przeciwnicy tutaj nic nie mogą zdziałać. Przypomnę, coraz więcej ukazuje się albumów, wydawnictw, gdzie zdjęcia archiwalne są kolorowane. Ja nie widzę w tym nic nagannego, dlatego że no jednak zdjęcie kolorowe oddaje bardziej rzeczywistość takiego zdjęcia, ponieważ zdjęcie czarno-białe jest jednak zdjęciem czarno-białym. Tak samo jak z filmami, kronikami filmowymi. Jeżeli są czarno-białe, no to jednak nie widzimy, jakie były kolory, ale te kolory były. Świat nie wyglądał czarno-biało, tylko wyglądał kolorowo w każdej epoce. Na przykład często się mówi tam szarzyzna PRL-u i tak dalej, a tu nagle oglądamy film Nie lubię poniedziałku i wszystko jest kolorowe, prawda? Więc niewątpliwie świat był kolorowy i ludzie byli ubrani w kolorowe ubrania. I tutaj jako pierwszy przykład mam generała Tadeusza Rozwadowskiego. Zdjęcie najpierw pokazuje zdjęcie czarno-białe, które niedawno dopiero zostało jakby ujawnione publicznie. To jest zdjęcie w mundurze generała dywizji armii austriackiej z 1917 roku. I proszę zobaczyć, jaki jest efekt po kolorowaniu. Oczywiście autor zdjęcia koloryzacji musiał doskonale wiedzieć, po pierwsze, jakie to są ordery, jakie są wstążki przy orderach, jaki jest oczywiście kolor munduru i tak dalej. Więc to są te pierwsze ograniczenia, o których możemy mówić. To jest no, uzyskanie wiedzy na temat tego munduru i odznaczeń, jak to wyglądało, ale to jest do pokonania, bo literatura jest duża i mniej więcej o tym wiemy. Ale tutaj chciałem zwrócić uwagę na właśnie co może wychodzić przy ujawnianiu zdjęć, które po raz pierwszy są publikowane po latach. Otóż w przypadku generała Rozwadowskiego takim kontrowersją było, czy on otrzymał żelazny krzyż od cesarza Wilhelma, czy nie. Wiadomo, że po odzyskaniu niepodległości no, nikt się tym nie chwalił i on we wszystkich swoich takich życiorysach nie podawał, że miał ten żelazny krzyż. Natomiast tutaj czarno na białym widzimy zdjęcie z 17 roku, no i ten żelazny krzyż jest. To przecina oczywiście wszelkie spekulacje, bo historycy byli podzieleni. Jedni mówili, nie no, dostał, teczka zaginęła. Czyli w tym przypadku fotografia rozstrzyga spór natury historycznej, że nie ma dokumentów. Podobne tutaj mamy, proszę zobaczyć, znowu generał Rozwadowski, ale już w mundurze Wojska Polskiego. To jest okres Bitwy Warszawskiej. Przypominam, że znane zdjęcie generała Rozwadowskiego, tu jest większe, takie większe powiększenie, to było takie zdjęcie galowe w mundurze, gdzie bardzo było odznaczeń. To jest bardziej jakby polowe, czyli jest jeden order, jedna odznaka. To zdjęcie zostało ujawnione przez Bibliotekę Narodową no, nie, zupełnie niedawno, chyba dwa lata temu. To pokazuje, proszę Państwa, że te nasze archiwa jeszcze zawierają szereg fotografii, które wydawało się, że już nie istnieją. W przypadku generała Rozwadowskiego na przykład nie mieliśmy sporo, czy w ogóle prawie zdjęć z 20 roku, natomiast tutaj się akurat takie zdjęcie znalazło. Tutaj mam ciekawą historię, porównamy jak wygląda zdjęcie czarno-białe. To jest dr Roman Rybarski, znany ekonomista,
uczestnik konferencji pokojowej w Paryżu, który był ekspertem od spraw ekonomicznych, potem był ministrem w rządach w latach 20., wreszcie profesorem i parlamentarzystą w latach 30. Został zamordowany w Auschwitz, ale tutaj jest jakby w sile wieku i proszę zobaczyć, ta sama postać, jakby niby ta sama, a jednak nie ta sama. Kolory wydobywają jakby nowe elementy przy bardzo dobrym zdjęciu, bo to jest podstawowa zasada. Zdjęcie czarno-białe, ten materiał wyjściowy do kolorowania musi być dobrej jakości, bo inaczej no, wychodzi to trochę sztucznie. Oczywiście autor koloryzacji musiał po pierwsze uznać czy przyjąć jakiś wariant kolorów stroju, czyli no, ten surdut czy garnitur, jak to by się nazywało, i przede wszystkim krawat, jaki kolor. Ja go zawsze pytałem, bo autorem tych koloryzacji jest pan Mirosław Szponar, który notabene współpracuje z naszym muzeum, miał tutaj nawet wystawę poświęconą kolorowanym zdjęciom Józefa Piłsudskiego. On mówi, że stara się oczywiście szukać informacji na temat kolorów, które występowały, ale nie jest w stanie z stuprocentową pewnością stwierdzić, czy krawat, który jest czarno-biały, o takim przypadku, jaki w rzeczywistości był. Więc to jest pewna licencja poetyka i to jest właśnie to pierwsze ograniczenie. Jeżeli nie ma żadnych źródeł mówiących o tym, na przykład w jakim kolorze krawata czy koszuli chodził delikwent, nie ma żadnego przekazu, no bo oczywiście o zdjęciu nie ma mowy, to on musi no niestety zaryzykować. To jest nieweryfikowalne, proszę Państwa, bo oczywiście nigdy się nie dowiemy, czy rzeczywiście ten krawat tutaj, który Roman Rybarski ma na sobie, to taki był, czy te kolory były inne. Tu tylko podam taką informację, że zdjęć Romana Rybarskiego też jest stosunkowo niewiele. On potem był przewodniczącym klubu Stronnictwa Narodowego w latach 30. To jest zdjęcie z 20 roku. Zdjęcie znalezione przez jednego z kolegów na aukcji w Stanach Zjednoczonych i kupione, uwaga, za $15. A więc ten sprzedający jakby nie wiedział o tym, że jednak jest duża wartość takiego zdjęcia. Czasami można kupić u kolekcjonerów takie zdjęcia za bardzo niską cenę, a w rzeczywistości, gdyby to kosztowało $100, też byśmy to kupili. Dlatego, że to jest dla nas bardzo cenna pamiątka ze względu na postać, która tu jest pokazana. I proszę Państwa, jeszcze z tych zdjęć, nazwijmy ludzi, polityków. To jest Roman Dmowski, które zdjęcie bardzo dobrej jakości na tle biblioteki. I tutaj pojawił się problem, po pierwsze, datowania oraz próby określenia, co jest w tej bibliotece. I to jest ciekawe. Gdybyśmy to zaczęli powiększać, a tutaj nasza koleżanka, która to rozszyfrowywała, koleżanka Niklewska, mówi tak, na pewno jest to rok 1913 albo 1914, prawdopodobnie Warszawa, jakieś mieszkanie, w którym Dmowski pozował do tego zdjęcia, dlatego że słownik, który stoi tu na dole w tym rzędzie, te czerwone okładki, ma datę 1913. Czyli pojawiło się to, czyli zdjęcie jest na pewno po 1913 albo 1913. Biorąc pod uwagę, że wojna wybuchła w 1914 roku, jeszcze Dmowski przebywał w Warszawie aż do 1915, więc na pewno jest to datowanie 1913-1915. Oczywiście pierwsze ograniczenie, które się pojawia, to samo, co o którym mówiłem wcześniej, kolor krawata. Autor tych kolorowań przyjmuje, że z reguły są to czerwone krawaty. Ja go spytałem właśnie, a dlaczego czerwone? No to on trochę tak żartobliwie powiedział, nie mam, wie pan, pewności, ale te czerwone mi się podobają. Więc to jest oczywiście to, co przy Rybarskim mówiliśmy, że jest to nieweryfikowalne. Poza tym proszę zobaczyć, jaka finezyjna jest praca przy okładkach książek. Sama postać nie jest trudna do jakby pokazania w kolorze, natomiast czasami szczegóły na zdjęciach stwarzają problemy, bo kto na przykład wie, jakim kolorze były grzbiety książek, które tutaj w tej bibliotece są. To oczywiście też jest licencja poetyka fotografika, który akurat no, uznał, że niektóre mogą być zielone, niektóre niebieskie i tak dalej. Nie ma to oczywiście większego znaczenia, tym niemniej no, można powiedzieć, że to jest jakieś ograniczenie. Tutaj mamy klasyczny portret, proszę Państwa. Pułkownik Marian Rzegota Januszajtis, no taka też legendarna postać.
w mundurze legionowym. Tutaj autor oczywiście nie miał większego problemu, ponieważ tych elementów na tym mundurze jest stosunkowo niewiele, a ponieważ tam w tym się orientuje, nie wiem, czy kolega Bezak miałby tu jakieś zastrzeżenia do Mariana Jaruszajtisa, ale to był człowiek, który no, nadawał się do portretów zdjęciowych, jak widać. Księżna Lubomirska go wspomina z dużą rewerencją. Na przykład Sikorski jej się nie podobał, a Jaruszajtis tak. No, z kolorowania wynika, że pewnie miała rację, bo do tej pory znaliśmy zdjęcia tylko czarno-białe. Józef Piłsudski, który no powiedzmy jest dosyć wdzięczną postacią do kolorowania. Zależy to oczywiście od jakości zdjęcia. Na tej wystawie, o której mówiłem, Józef Piłsudski w kolorze, która była w galerii Brama Bielańska kilka lat temu, mieliśmy zdjęcia, gdzie twarz Piłsudskiego była przeorana jakimiś no, przejściami życiowymi i to były najlepsze zdjęcia, takie dosadne, soczyste. To zdjęcie jest trochę mniej, ale jego wartość polega, że on siedzi nad tymi papierami, jest z papierosem i bardzo charakterystycznie pozowany. Oczywiście pierwsze ograniczenie to jest to samo, co przy tych książkach. A kto wie, jaka była zasłona? Tu jest zielona, ale ona mogła być innego koloru. Jak mówię, teoretycznie nie ma to żadnego znaczenia, ale czasami ma. Otóż któregoś razu znalazłem zdjęcie polityka znanego, ale już dwudziestowiecznego, Bolesława Piaseckiego i wysłałem to Szponarowi. Nie konsultując wcześniej z synem Bolesława Piaseckiego, jaki był wystrój w domu, bo to było zdjęcie portretowe, gdzie on siedzi w domu właśnie na tle jakiegoś obrazu i na tle takiej kotary i fotelu. I wysłałem to zadowolony właśnie temu synowi. Mówię, proszę zobaczyć, jaki efekt i tak dalej. On mówi, skąd pan ma to zdjęcie? Przecież u nas wszystko było na zielono. A Szponar zrobił obicia foteli czerwony. No ja to wtedy dopiero rzeczywiście wszystko było zielone, ale na czym polega tutaj niby ta ograniczoność, że on nie miał pełnej wiedzy, ale można to zmienić. To znaczy w ciągu godziny zmienił te obicia tego fotela z czerwonych na zielone. A więc te ograniczenia czasami są iluzoryczne, jeżeli mamy jakby możliwość uzyskania informacji szczegółowej, co może nastąpić już po pierwszym kolorowaniu, jeżeli właśnie jest ktoś, kto może to zweryfikować. Tu jest ciekawe zdjęcie, to jest też w zbiorach Muzeum Niepodległości. Generał Józef Haller otrzymuje nominację na wodza wszystkich wojsk polskich, tak się to nazywało. 4 października 1918 wręcza to w Paryżu hrabia Maurycy Zamoyski. Proszę zobaczyć, z tyłu są członkowie Komitetu Narodowego Polskiego, m.in. Stanisław Grabski. Z lewej stoi właśnie sam generał Haller, pułkownik Frączak, Gustaw Szura. I proszę zobaczyć efekt pokolorowania. Jest diametralna różnica w jakości. Oczywiście można powiedzieć, fotografik czy autor koloryzacji dokonał podrasowania zdjęcia, jeżeli chodzi o ostrość. Widzimy twarze wyraziste. Oczywiście jest tutaj też dyskusja, czy kolor krawata, na przykład Tadeusza Romera, to jest ten za Zamoyskim, ten młody człowiek, on ma na zielono akurat krawat. Czy to jest prawdziwe, czy nie? Czy mundury? Był problem, czy major Frączak chodził w takim mundurze, czy innym. Przy okazji, ponieważ taki osoba, która koloryzuje, wgryza się w temat. I nigdy na żadnym zdjęciu nie był podpisany ten w głębi stojący oficer z brudką. Było jako NN. I on dotarł do tego, chociaż to nie było takie trudne. To jest adiutant generała Hallera, znany z imienia i nazwiska. Więc przy okazji takich prac, ten, który dokonuje jakby tej pracy, może jeszcze dotrzeć do jakichś informacji, które były jak ignorowane. A tam stoi jakiś oficer NN. Ale jeszcze raz proszę zobaczyć na jakość. Jaka jest różnica? To samo jest tu. Pułkownik Włodzimierz Zagórski w czasie wojny 20 roku naradza się z adiutantem. Przypomnę, Zagórski był szefem sztabu Frontu Północnego i efekt po koloryzacji, może nie tak piorunujący jak przy poprzednim zdjęciu, ale jakby zupełnie inne zdjęcie. A osoby są te same. Tutaj się konsultowałem z kolegą Bezakiem, co to są te kokardy. Bo prawda, są takie biało-czerwone kokardy i tam już nie pamiętam, ale wyjaśnił mi, o co chodzi w tych kokardach. Są też odznaki na rękawach, które ma. To czasami jest, proszę Państwa, też jakby problem
z tym, jakie tam kolory były i te elementy, ale myślę, że to akurat jest do pokonania. I wreszcie tutaj jest zdjęcie też z naszych zbiorów przy opracowywaniu takiej wystawy między Kijowem, Józef Piłsudski między Kijowem a Warszawą 1920. Pokolorowaliśmy kilka zdjęć, które są z naszych zbiorów i też był problem najpierw z identyfikacją tego zdjęcia, ale to zostało łatwo zidentyfikowane. To jest generał Jung w towarzystwie Józefa Piłsudskiego w czasie jakiejś inspekcji na froncie wschodnim, ale nie w 20 roku, ponieważ Jung jest jeszcze w mundurze Błękitnej Armii. Czyli proszę zobaczyć, on był właśnie z armii generała Hallera, z tej Błękitnej. Czyli tutaj dzięki temu oczywiście można też datować to zdjęcie, już abstrahując od kolorowania, że to nie jest rok 20, a 19. Też w ramach tej wystawy między Kijowem a Warszawą zostało pokolorowane zdjęcie, takie słynne zdjęcie Batalion Śmierci Lwowski. Czyli to jest lato 1920 roku. Proszę zobaczyć, grupa żołnierzy i kobiety również tutaj jedna stojąca. Większość tych postaci jest znana teraz, już została rozszyfrowana, no ale tutaj akurat nie mam czarno-białej wersji, ale ta robi wrażenie, prawda, jako naturalny. I wreszcie na koniec, proszę Państwa, Józef Haller na froncie. Haller ma mnóstwo zdjęć, znaczy mnóstwo, sporo zdjęć z okresu Bitwy Warszawskiej, był właściwie codziennie na linii frontu. I to jest jedna z takich najsłynniejszych zdjęć, które ukazało się najpierw w Tygodniku Ilustrowanym. To jest reprodukcja z Tygodnika Ilustrowanego. Józef Haller, żołnierz pokazuje palcem na pozycje bolszewickie. Drugi żołnierz stojący też z prawej patrzy, jest rozebrany z munduru, znaczy mundur trzyma w ręku i z lewej wychyla się jeden oficer. Dlaczego po kolorowaniu, proszę zobaczyć, te mundury są prawidłowo chyba pokolorowane. Tu doszliśmy do wniosku też z kolegą Mezakiem, że to jest drugi pułk ułanów wielkopolskich, ten z lewej, z tymi lampasami. Dlaczego to miało miejsce? Dlatego, że w literaturze to zdjęcie jest podpisywane. Józef Haller pod Radzyminem, albo Józef Haller na froncie wschodnim, albo Józef Haller pod Okuniewem. I ta trzecia wersja jest prawidłowa. Dlatego, że 15. Dywizja Wielkopolska, a to są żołnierze po czapkach, nawet widać, z żołnierzy wojsk wielkopolskich, stacjonowała właśnie w rejonie Okuniewa. Czyli była to przykra wiadomość dla kolegów z Radzymina, że to nie jest jednak pod Radzyminem, tylko pod Okuniewem. Ale musiał autor tutaj również te snopki, bo to jest okres żniw, proszę bardzo, więc to jest dowód ostateczny, że to jest sierpień 20 roku, też pokolorowanie takich snopków jest pewnym wysiłkiem natury już technicznej, a nie już jakimś problemem historycznym. I to jest jeszcze jedna z wersji zdjęcia tego samego. Proszę zobaczyć, jednak jakość jest znakomita tego kolorowanego. I wreszcie jeszcze jedno zdjęcie. Mówiliśmy tutaj o wojnie 20 roku. Też w naszych zbiorach znajdują się zdjęcia z wkroczenia wojsk polskich do Kijowa. Jedno to jest takie znane na Kryszczatiku, a to mniej znane gdzieś przedmieścia Kijowa, gdzie po lewej stronie widać też dywizja wielkopolska, czyli 15, robi sobie taki biwak albo przed tą defiladą, nie wiemy w jakich okolicznościach, ale ciekawe by było tutaj ta ludność cywilna, ci cywile, którzy się gromadzą i obserwują tych żołnierzy. Ze szczegółami zostało to tworzone. Oczywiście też tutaj autor musiał te kolory jakby dowolnie przedstawić tych osób, które są po cywilnemu, no ale tak jak mówiłem, to akurat już nie ma znaczenia i jest to pewna dowolność. I wreszcie jeszcze jedno zdjęcie, tu znów Roman Dmowski. To jest, proszę Państwa, wręczenie tytułu doktora honoris causa Romanowi Dmowskiemu 11 sierpnia 1916 w Cambridge. Tu problemem dla kolorującego, to jest też zdjęcie z naszych zbiorów, no były kolory tych uczonych, którzy występują tu jako, bo to jest uniwersytet. Tu akurat są czerwone te peleryny i tak dalej. To jest akurat wzięte z literatury, że w takich strojach właśnie oni się pojawiali i to było dosyć łatwe do tworzenia, ale też jest bardzo ważne, bo przecież mógł też zastosować tutaj jakiś dowolny kolor, nikt by nie mógł tego zweryfikować, ale to można by zweryfikować, bo to jest akurat
strój, który wiadomo jaki był. I to jest zdjęcie, proszę zobaczyć, czarno-białe i kolorowe. Zupełnie inaczej się ogląda. I to sama sytuacja, część delegacji polskiej na konferencję pokojową w Paryżu. To jest zdjęcie takie w sepi. Siedzą tutaj między innymi w środku Roman Dmowski, Władysław Grabski po jego lewej stronie. A tu jest zdjęcie kolorowe. Ten sam problem ze strojami, czyli na przykład marynarki, jakie były. Jedni mają szare, jeden ma bardziej brązową, jaśniejszą i tak dalej. To już jest pewne wyczucie człowieka, który robi tą koloryzację. Na tym bym zakończył ten krótki pokaz. Jak widać, nieraz efekty są bardzo dobre, piorunujące wręcz. Odkrywamy jakby nowe rzeczy w fotografii, które czarno-białym możemy nie zobaczyć. Zawsze oczywiście można konfrontować oryginał, bo u nas też były dyskusje, że właściwie pewną świętością jest ten oryginał. No myślę, że no można tak podejść, nazwijmy tak dogmatycznie do tego, ale tego się nie da zatrzymać, dlatego że kolorowanie zdjęć stało się tak popularne, jest wykorzystane głównie w pracach, znaczy popularne, znaczy w gazetach, ale już się wydaje całe albumy zdjęć pokolorowanych, więc zakończyłbym tak. Jeżeli już trzeba kolorować, to ważne, żeby to robić dobrze. Tutaj akurat myślę, że przedstawiliśmy te zdjęcia kolorowane przez kogoś, kto to robi dobrze. Programy teraz komputerowe są tak rozwinięte, że tu można takie szczegóły zupełnie wydobyć, które kiedyś były niemożliwe. I tym jakby wnioskiem bym zakończył. Dziękuję.